Była gwiazdą PRL. Toksyczna miłość i nauk zrujnowały jej życie, wydawało się, że miała wszystko: niesamowity talent, olśniewającą urodę i tłumy fanów. Niestety zmagała się ze swoim demonem, którym był alkohol. Nauk zaprzepaścił jej karierę. Poznajcie smutną historię Teresy Tuszyńskiej. Teresa Tuszyńska miała przed sobą wizję kariery. Teresa Tuszyńska przyszła na świat 5 września 1942 roku w Warszawie. Jako nastolatka pojawiała się w studenckim klubie Stodoła. To właśnie tam, gdy miała 16 lat, dostrzegł ją fotograf Andrzej Wierniki. Zaproponował jej udział w sesji zdjęciowej, a jedna z fotografii, do której pozowała, trafiła na okładkę Kobiety i życia, zaś druga do redakcji przekroju, na konkurs, film szuka młodych aktorek. Co ciekawe, obydwie te sprawy działy się za plecami Teresy Tuszyńskiej. Pojawiły się plotki, że z powodu fotografii opublikowanej na okładce, młoda dziewczyna została wydalona ze szkoły. Miała niesamowite szczęście, na konkurs wpłynęło ponad 1200 zgłoszeń, a do ostatniego etapu zakwalifikowało się jedynie 28 dziewcząt. Wśród nich znalazła się właśnie Teresa Tuszyńska. Aspirujące do pracy aktorki młode kobiety miały za zadanie odegrać scenkę filmową pod czujnym okiem reżysera Jana Rybkowskiego. Panie dały z siebie wszystko, bowiem główną nagrodą w konkursie było zagranie epizodycznej roli w filmie Ostatni Strzał. Laureatką konkursu okazała się Teresa Tuszyńska. Młodziutka dziewczyna zwróciła również uwagę Jadwigi Grabowskiej, dyrektor artystycznej przedsiębiorstwa państwowego Moda Polska, która dała jej szansę na zrobienie kariery w modelingu. Teresie Tuszyńskiej największą rozpoznawalność przyniosła rola w Białym Niedźwiedziu. Do widzenia, do jutra oraz cała naprzód. Pojawiła się także na okładce amerykańskiego magazynu show. Widzowie byli pełni zachwytu nad jej urodą oraz aktorskim talentem. Teresie Tuszyńskiej wróżono ogromną karierę. Piękna, utalentowana, charyzmatyczna, przyciągająca wzrok, miała cechy, które zdecydowanie za tym świadczyły. Niestety aktorka miała również problemy. Uwielbiała się bawić, a podczas spotkań, na których bywała, nie stroniła od alkoholu. Mówiło się, że szuka w nim ukojenia bólu przez nieszczęśliwe zakochanie. Teresa Tuszyńska miała darzyć szczerym uczuciem Adama Pawlikowskiego, lecz ten ich relacje podobno traktował dość niezobowiązująco. Ostatecznie aktorka wyszła za mąż za Jana Rafała Floriana Zamojskiego Herbu Jelita, który był również przyjacielem Adama Pawlikowskiego. Małżeństwo to przetrwało rok. Pojawiły się pogłoski, że przyczyną ich rozstania miał być alkohol, który nadmiernie spożywała Teresa Tuszyńska. Jej drugim mężem został Włodzimierz Kozłowski, z którym spędziła 10 lat. Mówiło się, że i to małżeństwo nie przetrwało z powodu problemów alkoholowych. Nie tylko ono, również jej kariera wisiała na włosku. Jolanta Tuszyńska miała upijać się i nie pojawiać w pracy, przez co zaczęła dostawać coraz mniej zleceń. Tragiczny koniec Teresy Tuszyńskiej w 1976 roku Adam Pawlikowski popełnił samobójstwo. To tragiczne zdarzenie zdecydowanie zabolało Teresę Tuszyńską, która ukojenia smutku szukała znowu w alkoholu. Nie piła jednak sama, towarzyszyła jej młodsza siostra Wacława, a także robotnik Jan Perzyna, za którego aktorka później wyszła. Teresa Tuszyńska zmarła 19 marca 1997 roku w zapomnieniu. Nie wiadomo jednak, co było przyczyną jej śmierci. Mówiło się, że aktorka nie zmagała się z żadnymi problemami zdrowotnymi i najprawdopodobniej doznała wylewu lub zawału serca. Nie jest to jednak potwierdzone, bowiem jak powiedział brat artystki Bogdan Tuszyński, wyniki sekcji zwłok trafiły w ręce jej trzeciego męża.